Witam, jesteśmy 2 dni przed meczem z Sokołem Szczytkowice. Naszym gościem jest trener Hutnika, pan Andrzej Paszkiewicz. Witamy. Witam. Trenerze, jak przygotowania do meczu? Całkiem normalnie. Myślę, że mecz na dobrym boisku ma się odbyć, dlatego mam nadzieję, że zagramy dobre spotkanie i pokażemy się z dobrej strony. Tyle. Mówi pan, że na dobrym boisku. Nie boi się pan powtórki z Trzebini, gdzie też warunki były świetne, jeżeli chodzi o grę? Ja mam nadzieję, że nie, że wyciągniemy wnioski z tego meczu, zwłaszcza i zagramy na naprawdę dobrych obrotach. A życie pokaże, jak będzie. Czy któryś z zawodników jest kontuzjowany? Jak się czuje Mateusz Gamrot? Już wszystko w porządku jest z nim. Nie korzystałem z niego, bo nie było takiej potrzeby. Ten potencjał, który wystawiliśmy do meczu poprzedniego, wystarczył. Nie było sensu ryzykować zdrowia. Teraz jest już gotowy w 100%, także myślę, że zagra od pierwszej minuty. A czy któryś z zawodników pauzuje za kartki, czy wszyscy będą mogli uczestniczyć w grze? Nie, też wszyscy są już, wrócił też po pauzie Bienias, także do dyspozycji cała kadra. A jak takie wrażenia przed tym meczem? Rywal ciężki, trudny do przewidzenia gracz, czy raczej spokojnie do tego podchodzicie? Znaczy ja wychodzę raczej z założenia, że my musimy wyjść i zabrać przeciwnikowi piłkę, czyli dominować nad nim. My musimy grać swoje, nawet jeżeli mamy jakieś atuty, to te atuty mają być sprowadzone do zera praktycznie przez to, że nie będą mieli piłki. Także wiadomo, że będziemy uważać na kontry standardowo z takimi zespołami, które się cofają i próbują gdzieś tam nas kąsać. Ale myślę, że do tego się przyzwyczailiśmy. Ciężko pracowaliśmy w zimie pod tym kątem właśnie tego ataku pozycyjnego. Przynosi nam punkty w tych meczach i myślę, że będzie tak samo w kolejnym meczu. Ostatnio mówiliśmy o tym, że bardzo często zdarza się, że tracimy tą pierwszą bramkę jednak, że to jest już taka prawie tradycja. Pracuje pan nad tym z chłopakami, żeby to wyeliminować? Pracujemy nad wszystkimi elementami, bo jeszcze mam daleko do tego, żeby być naprawdę dobrym zespołem. I również nad tym elementem. Wiadomo, że te bramki tracimy w różnych sytuacjach, z różnych powodów, także to jest akurat proces złożony. Praca nad doskonaleniem wszystkich elementów. Wiadomo, że nie zrobi się wszystkiego na raz. Najważniejsze jest dla mnie to, że strzelamy o jedno więcej i póki tak będzie, to wszystko będzie w porządku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo dla telewizji HTV, Małgorzata Wąsik.